Pochwalony Jezus Chrystus, przed nami kolejny piękny dzień, środa. Dzisiaj mamy Ewangelię o wierze niewiasty kananejskiej. Kobieta, która mówi: moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha i prosi o uzdrowienie. I krzyczy za Jezusem, a Jezus nie chce jej uzdrowić, bo mówi: jestem posłany tylko do narodu wybranego. I wtedy uczniowie nastają, żeby to się wydarzyło. Ale Jezus ma bardzo sprecyzowany cel swojej misji i nie rozprasza się w tym celu. Do wszystkich pozostałych będą posłani apostołowie po śmierci Pana Jezusa. Ale On ma misję do narodu wybranego z tego powodu, że naród wybrany jest tym, który jest przygotowany na przyjście Mesjasza. Całe Pismo, wszystko mówi o Mesjaszu. Tyle lat, setek, tysięcy lat przygotowywani, żeby przyjąć Mesjasza, jak przyjdzie. Wiedzieli, że w Betlejem. Wiedzieli, rozpoznawali różne rzeczy, a nie przyjęli. Dlatego ta misja jest bardzo konkretna. I warto, żebyśmy mieli bardzo sprecyzowaną, konkretną misję w swoim życiu. Dla wielu z nas to będzie małżeństwo. I być temu wierny. Do tego jestem powołany. Potem są rzeczy dodatkowe, które temu towarzyszą, są temu podporządkowane bardziej. Natomiast to, co dzieje się w tej Ewangelii, że Jezus robi wyjątek. Kobieta, która tak prosi pokornie Jezusa, że Jezus ulega tej prośbie i wysłuchuje ją. I to jest ciekawe, że możemy wpływać na wolę Bożą. Możemy wypraszać pewne rzeczy. Czyli jest jakiś zamysł Boży, dobry, a jednocześnie Bóg chce w tym wszystkim, żebyśmy byli w proszeniu uporczywi, żeby to było ku naszemu nawróceniu. I to się dzieje z tą kobietą, która mówi do Jezusa: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają z stołu ich panów. I ta modlitwa ma taką pokorę, takie uniżenie wobec narodu wybranego, że Jezus wysłuchuje tej prośby. Przez pokorę tej kobiety, a jednak prośbę z wielką determinacją. Dzisiaj wołajmy o pokorę, wołajmy o to, żebyśmy mieli sprecyzowane cele, szli bardzo konkretnie, tak jak rozpoznajemy, że Bóg nas do tego zaprasza. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wieczorkiem zapraszam na mszę świętą. Dzisiaj jest środa ze wspólnotą Zwiastowanie, 18:30 Różaniec. Potem powiem od Was kazanie i też słowo na spotkaniu wspólnoty. A teraz pieśni z nowej płyty Mocniej w Duchu. Tutaj poniżej mamy dwa teledyski nowe. Niech one nas rozpalą, żebyśmy oddychali na nowo, żebyśmy przyjęli Ducha Świętego. Do zobaczenia.